W tygodniu prezentacja nowego sponsora, gdzie prezentowałeś koszulkę Polonii Bytom, widniejesz na oficjalnej stronie, dzisiaj strzelasz bramkę. Na wagę remisu, a blisko, żeby zwycięstwa. Wyrastasz na gwiazdę. Znaczy, bramka bardzo cieszy, ale powiem tak, że cieszyłoby bardziej, gdyby ten mecz się kończył z dorobkiem 3 punktów. Uważam, że z przebiegu meczu byliśmy lepszym zespołem i zasłużyliśmy na 3 punkty. No szkoda, no taki jest futbol, no nic na to nie poradzimy. No. Mamy jeden punkt, teraz musimy się skoncentrować na meczu w Gdańsku i to jest teraz nasz cel. Jakie przed meczem dostałeś zadania od trenera, bo wiemy, że Dawid Kobylik bardziej kreuje grę, Marcin Dziewulski pracuje typowo w defensywie, a jak twoje zadania na ten mecz wyglądały? No, ja miałem właśnie pomagać Marcinowi Dziewulskiemu w defensywie, ale w momencie rozegrania piłki miałem się znajdować najwyżej pod napastnikiem i takie zadania dostałem przed meczem. Strzelona bramka cieszy? No cieszy bardzo, na pewno. To jest pierwsza bramka w Ekstraklasie, to jest taki szczególny moment, który uważam, że zapadnie w pamięci na długo. Uważasz, że ten punkt to kolejny krok w kierunku awansu, czy jednak trzeba było ten mecz wygrać, bo przed Wami chociażby dwa ciężkie wyjazdy do Gdańska czy do Kielc i tam będzie niezwykle trudno o to, aby coś ugrać? Znaczy, patrząc pod moim kątem, to jest na pewno jakiś krok do przodu, a pod kątem drużyny jest to jakiś mały kroczek. O jeden punkt, zawsze jest jeden punkt, ale musimy się skoncentrować na tym, żeby kolejne mecze wygrywać, bo wiadomo, że walka o utrzymanie będzie ciężka. Powiedz mi, jak zakończą się te kolejne mecze dla Polonii? Dwa wyjazdy, ugramy przynajmniej, powiedzmy, 4 punkty? Znaczy, ciężko jest spekulować, wiadomo, że dwa wyjazdy z trudnymi przeciwnikami. No, co ja mogę powiedzieć, możemy obiecać tylko tyle, że damy z siebie wszystko, będziemy walczyć, a czas pokaże, co z tego wyniknie. Uważasz, że tym meczem zadomowiłeś się na stałe w jedenastce? Ciężko mi mówić pod tym kątem, no, wiadomo, że trener decyduje o składzie, no, ja nie chciałbym się wypowiadać w ten sposób.